Cześć wszystkim, witam na Kierunek Serial Premium w wykładzie 8. Dzisiaj kontynuujemy rozgryzanie strategii narracyjnych przy zaplataniu wątków w serialach kontynuowanych. Zapraszam. Ponieważ są to ostatnie zajęcia, w których będę pokazywał wykresy i mówił o typach serializacji, dlatego dzisiaj na warsztat wziąłem trzy typy. Chociaż najważniejszy uważam, że jest typ mocnej serializacji, dlatego o nim najwięcej, na przykładzie Prawa ulicy. I tak ogólnie o mocnej serializacji już mówiłem na przykładzie Breaking Bad, czyli bohater prowadzący, natomiast drugi przypadek jest to, gdy mamy kilka wątków i te wątki w pewnym momencie zaczynają się zbiegać w jedną całość. I co charakteryzuje ten typ seriali? No na pewno oczywiście, jak to w mocnej serializacji, musi wystąpić wątek główny, w sensie taki, że podporządkowywuje, jest nadrzędny dla innych wątków. To inne wątki pracują na niego. Praktycznie w ogóle nie występują wątki epizodyczne. Jeśli się pojawiają, to bardzo sporadycznie, są ograniczone do minimum i nawet w nich widać, że one są jakoś wpisane w całość wydarzeń fabularnych. Nie są to takie stricte wątki epizodyczne, które funkcjonują i nie mają wpływu, czy to na rozwój bohaterów, czy to na rozwój którejś linii dramaturgicznej. One są powiązane, chociaż no, zauważalna jest ich ta budowa epizodyczna, to znaczy są wpisane tylko w ramy jednego odcinka, ale no daleko im od tych wątków epizodycznych, które znamy z seriali proceduralnych. I te wątki poboczne są bardzo rozciągnięte. Znaczy niektóre wątki poboczne mogą funkcjonować na zasadzie 4-5 scen na całą serię, na cały sezon, 12-13 odcinków. I to jest na zasadzie tylko takiego zaznaczenia istnienia tego wątku. Dajmy na to, w pierwszym wystartuje, w czwartym coś się pojawi, w siódmym odcinku i w 13 czy tam w 12 będzie spuentowany. Inne wątki poboczne znowu są skondensowane w danym odcinku. Zaczynają się na przykład w siódmym odcinku, mają przebieg przez ósmy i w dziewiątym są wykończone. Tylko co charakterystyczne, koniec danego wątku jest jakby otwarciem kolejnego wątku. To jest jakby efekt domina. Przewracamy ten jeden klocuszek i on popycha następny. Kolejne wątki. Wszystko jest połączone w całość. Wszystko nabiera rozpędu, każdy kolejny wątek, poprzez to, że ten poprzedni zaistniał. Więc to jest bardzo charakterystyczne dla mocnej serializacji. No i to, co już mówiłem, ale jeszcze raz podkreślę, większość wątków pobocznych działa na wątek główny. Kiedykolwiek one się pojawiają i mogą się wydawać nawet niezależne, równoległe, to w pewnym momencie, za 2-3 odcinki od momentu ich prowadzenia, one zostają skorelowane z tym głównym wątkiem. Oczywiście jakaś tam minimalna liczba tych wątków żyje sobie w swoim własnym, równoległym życiem, ale to jest bardzo minimalna liczba tych wątków. Więc okej, to tyle jeśli chodzi o mocnej serializacji. Teraz zapraszam do obejrzenia pierwszego takiego grafu, w którym pokażę Wam, jaka jest różnica między mocną serializacją a la Breaking Bad, a mocną serializacją a la Prawo ulicy. I od razu przeskoczymy na następny wykres, w którym szczegółowo omówię Prawo ulicy. I pierwszy wykres, dwa seriale Breaking Bad i Prawo ulicy jako przedstawiciele dwóch różnych typów mocnej serializacji. I co tutaj jest łatwe do zauważenia? Tutaj w przypadku Breaking Bad wszystkie strzałki odchodzą, strzałki, które prezentują, pokazują poszczególne wątki w serialu, a w Prawie ulicy te strzałki wpadają do głównego wątku, czyli jakby w pewnym sensie te wątki są zasysane przez główny wątek. Przypomnijcie sobie postać Waltera White'a. On prowokuje różne wydarzenia i te wydarzenia wpływają na to, że odgałęziają się różne wątki, które oczywiście są ściśle skorelowane z wątkiem głównym, działalność przestępcza Waltera. Sprawa ciała, sprawa zabójstwa. Ciała mam na myśli uporania się ze zwłokami przez Jesse'ego. Zabójstwo. Dziwne zachowanie ojca wpływa na to, że syn ma jakieś charakterystyczne emocje. To wpływa na to, że Hank zaczyna swoje śledztwo. Kradzieże z laboratorium, sprawa Tuco. Więc tutaj postać czy grupa postaci jest prowodyrem do powstania różnych wątków pobocznych. Zupełnie inaczej jest w Prawie ulicy. Tutaj mamy pozornie jakiś
narracje równoległe, niezależne. Oczywiście oni wszyscy egzystują w mieście Baltimore, jedni są policjantami, inni są przestępcami, więc no wiemy, że to wszystko jest pewnego rodzaju naczyniem zamkniętym, ale spójrzmy bliżej. Niejaki Omar robi napady, jest takim Robin Hoodem, ale w pewnym momencie zostaje mu zabity partner. Więc on mówi, ja chcę współpracować z policją. Jego wątek wpada w wątek główny. Pozornie niezależne zabójstwo studentki. W pewnym momencie łapią jakiegoś przestępcę i już wiedzą, jak połączyć zabójstwo studentki, prawdopodobnie którego dopuścił się D'Angelo, jest już w głównym wątku. Niejaki barman, właściciel klubu Orlando, chce handlować narkotykami. Wpada w pułapkę policyjną i już jest w głównym wątku. Chardin, tancerka, ma romans z D'Angelo. Pozornie wątek równoległy. Ciach, w którymś tam odcinku, chyba w 8, inwigilacja Chardin i ona jest w głównym wątku. Wallace, młody chłopak, dealer narkotyków. Tu w pewnym momencie ogarnia go zwątpienie, kiedy widzi martwe ciała. Ma swoją narrację równoległą, ale policja go dopada i zasysa go w ten główny wątek. Preston, kolejny dealer, on nie współpracuje z policją, ale po tym jak pod koniec trzeciego odcinka uderzy policjanta w twarz, on już się od tej policji nie uwolni. On już tutaj będzie się przeplatał z tym wątkiem głównym. Niejaki narkoman Bombel niby ma swoją narrację równoległą, ale w pewnym momencie jego przyjaciel zostaje pobity i on się zgłasza. Ja chcę współpracować z policją. Oczywiście oprócz tego on też ma tam jakieś swoje równoległe narracje, typu w którymś odcinku będzie kradł ze swoim przyjacielem stal. Więc to nie ma wpływu na śledztwo, ale pozornie nie ma wpływu, ponieważ jego przyjaciel zostanie złapany przez policję i on zgłosi się o pomoc do policjantki, z którą współpracuje i powie, pomóż mi wyciągnąć go, żeby ten chłopak nie był skazany. Więc taka ogólna uwaga. Robicie ten typ narracji, pamiętajcie, żeby czy to bohater, czy grupa bohaterów była prowodyrem tego, że pewne linie narracyjne zaczynają się z tego wyodrębniać poprzez decyzje bohaterów. Korzystacie z tego schematu, wprowadzacie sobie narracje równoległe, ale pamiętajcie, że większość tych narracji, powiedzmy 90%, ona musi wpaść w ten wątek główny. Nie wszystkie, bo jakieś tam życie prywatne kogoś może egzystować sobie cały czas w postaci równoległego wątku. Nie zostanie skorelowany z głównym wątkiem. Natomiast większość powinna stworzyć komplementarną całość. I wtedy mówimy mocna, mocna serializacja. Okej, okay, i jesteśmy na wykresie, w którym są zobrazowane wątki w serialu Prawo ulicy, 7 odcinków. Nie ma konieczności pokazywania dalszych odcinków, ponieważ ten rozkład wygląda tak samo. Czarna strzałka to oczywiście wątek główny, niebieskie strzałki to wątki poboczne i tutaj wkradł się też jeden wątek epizodyczny. Oczywiście mocna serializacja, mamy wątek główny. Sprawa Avona Barksdale. Powiem szczerze, że to powinno się rozdzielić na dwie strzałki, ponieważ w sprawie Avona policjanci prowadzą śledztwo, więc to jest główny wątek, a oprócz tego Avon ma jakąś strategię obrony. No ja to połączyłem w jedną całość, żeby to w jakiś sposób sobie tutaj te działania uprościć. No i spójrzcie teraz na to, co najważniejsze, te wątki poboczne. Jak one są rozkładane na poszczególne odcinki. Pierwsza rzecz, którą należy sobie tutaj uświadomić. Większość z tych wątków będzie się łączyła w pewnym momencie z wątkiem głównym. Czyli tutaj mamy niejakiego, zatytułowałem to fałszywe dolary, czyli pokazanie świata narkomanów. I niejaki facet o pseudonimie Bombel, on sobie tutaj z kolesiem drukują, czy tam malują fałszywe dolary, kupują narkotyki. To jest taka narracja równoległa. Ale niestety przekręć się nie udaje i jeden z nich zostaje pobity, a drugi w akcie zemsty zgłasza się do policjantki i mówi, ja będę waszym informatorem. I on, jego wątek jest już ściśle skorelowany z sprawą Avona Barksdale. I tak większość właśnie wątków w pewnym momencie wpada do tego głównego. Więc zasada numer jeden, korelacja z wątkiem głównym. Ale na przykład prywatne życie detektywa McNulty już nie jest skorelowane z wątkiem głównym. On tutaj cały czas się żoną wykłóca o opiekę nad swoimi dziećmi. Tutaj na przykład jest taki, to ma taki subwątkowy przebieg. On składa łóżeczko dla swoich dzieci, później idzie odebrać też dzieci od żony, a drzwi zamknięte, nikogo nie ma w domu. Natomiast ogólnie dotyczy to właśnie jego problemów z byłą małżonką. I ten wątek w ogóle nie jest skorelowany z tą sprawą. To znaczy, to nie ma w jakiś sposób wpływu, że on się pokłócił z żoną, czy cierpi z powodu dzieci i zawala jakąś sprawę. To sobie tak biegnie równolegle.
Tylko jeśli spojrzymy na takie równoległe wątki, to ich tutaj w całej tej opowieści 2-3 maksymalnie, a wszystkie inne są skorelowane. Więc to jest ta druga zasada. Natomiast teraz jeden wątek jest siłą napędową dla drugiego. Kolejna bardzo ważna zasada. I tu na przykład te fałszywe dolary, o których już mówiłem. Fałszywe dolary wpływają na to, że ostatnia scena jest początkiem kolejnego wątku, czyli on płynnie ten wątek przechodzi w kolejny wątek poboczny. Mamy tu zachowaną jakąś ciągłość, ale w jaki sposób ten subwątkowy temat się zmienia. Więc tutaj jest na przykład narkotyki Orlando. Niejaki właściciel baru chce sprzedawać narkotyki, nie wie za bardzo jak sprzedawać te narkotyki. Zgłasza się do D'Angelo. On tutaj odmawia mu tej pomocy i Orlando próbuje opchnąć jakiejś innej grupie. I tutaj to staje się zarzewiem do kolejnego wątku, którego tutaj nie ma akurat zaznaczonego, bo on by był w kolejnych odcinkach, kiedy okazuje się, że próbował sprzedać policjantom te narkotyki. Więc ten wątek przeszedł płynnie w kolejny wątek poboczny. Podobnie na przykład taki młody dealer narkotyków Wallace. Tutaj mamy scenę zabójstwa partnera Omara. To zabójstwo, a raczej ciało zmasakrowane tego partnera, widzi młody dealer, młody chłopak Wallace, który poprzez tą scenę tutaj kończącą otwiera swój własny wątek, mówiąc przenośni, i dalej ten Wallace będzie coraz bardziej wątpił w to swoje życie, będzie inwigilowany przez policjantów, będzie z nimi współpracował. Jedno przechodzi płynnie w drugie, aczkolwiek zachowana jest jakaś tematyczność, która niejako jest prezentowana albo w jednym odcinku, albo przez 2-3 odcinki i przechodzi w następny temat, ale dotyczący tej samej postaci i jakby to powiedzieć, no cały czas tej samej sprawy, sprawy Avona Bergsdale, ewentualnie jakiejś tej sprawy skupionej na wątku pobocznym. Pójdźmy jeszcze na sprawę Prestona. Preston daje w gębę jakiemuś policjantowi. Przez to zostaje zamknięty w poprawczaku, ucieka, czy tam w domu jakiejś opieki, ucieka z tego domu. No to przechodzi płynnie w kolejny taki subwątek. Aresztowanie Prestona, oni go poszukują, no i go znaleźli. I to przechodzi znowu w kolejny temat danego odcinka, rozprawa Prestona. No i się kończy tak troszeczkę humorystycznie, ponieważ on zostaje uniewinniony, wychodzi, policjanci myślą, że on znowu uciekł, łapią go, a on im pokazuje środkowy palec. No i tutaj ten wątek dobiega końca. Oczywiście Preston nadal uczestniczy w innych wydarzeniach, tylko można powiedzieć, nie ma jakiegoś swojego samodzielnego wątku, dopiero tam dalej się pojawi, jak dostanie zlecenie zabójstwa właśnie tego dealera, o którym mówiłem, Wallace'a. Więc widzicie, to wszystko jest super ekstra, fajnie skorelowane i ta zasada przechodzenia wątku w wątek. Dana osoba jakby przebywa taką podróż na przestrzeni kolejnych odcinków, ale w każdym odcinku ma swoje jakieś takie, w odcinku lub dwóch, trzech odcinkach swoje tematyczne rozegranie. Przez co z jednej strony my czujemy, że oglądamy jakby gdzieś taką ciągłość, długi film, a oprócz tego mamy tą serializację, czyli to tematyczne, odcinkowe rozgrywanie danego wątku. I tu zwrócę jeszcze Waszą uwagę na to, że niektóre wątki to po prostu jest jedna, dwie sceny. Ale jeżeli się to skumuluje na przestrzeni i te sceny z poszczególnych odcinków ułoży w całość, to wtedy zobaczy się tą linię dramaturgiczną. I każdy wątek ma swoje wprowadzenie, jakiś katalizator, punkt inicjujący. Te dłuższe wątki oczywiście mają punkty zwrotne, a te krótsze wątki mają jakiś punkt kulminacyjny, więc mają ten swój charakterystyczny przebieg dramaturgiczny. Czyli to niejako wpływa na dynamikę tego serialu. To nie jest takie przyczyna-skutek, przyczyna-skutek, przyczyna-skutek i nie za dużo się tam dzieje. Oczywiście to łańcuch jest zachowany, ale są te właśnie punkty charakterystyczne, które wpisują się w strukturę dramaturgiczną tego wątku. Niejaki na przykład wątek tutaj romans D'Angelo, tak go zapisałem, ale on dotyczy też tancerki w klubie Chardin. Ona tutaj z nim romansuje, to znaczy on do niej pali cholewki i tak dalej, i tak dalej. Tu się zazębia, stworzyli związek i w pewnym momencie nasza Chardin tancerka zostawia D'Angelo, ponieważ dowiedziała się, że on niejako przyczynił się, nie do końca się przyczynił, ale do śmierci jej bliskiej koleżanki. I Chardin znowu tutaj zostaje wessana przez ten główny wątek, to znaczy jest inwigilowana przez policjantów i pada w ten główny wątek. Natomiast zwróćcie uwagę, tutaj jest jedna scena, tu jest jedna scena,
Tu są trzy sceny, trzy albo dwie sceny, więc te 4-5 scen tworzy na przestrzeni 6 odcinków taki wątek romansowy, romans D'Angelo z tą tancerką, a później płynnie przechodzi ten wątek w wątek Chardin, inwigilowana, czy tam współpracowniczka policji. No już tylko powiem, że później jest wątek, jak ona próbuje podsłuchiwać gangsterów, a dalej ma swoje tematyczne rozegranie, jak ona tworzy związek znowu z jednym z innych policjantów. Więc jeżeli by tak to analizować i opowiadać o tym dokładnie, to tu te wątki powinny być, powinienem je tak narysować na zasadzie takiego przeplatania. Tu wszystko, albo raczej nie wszystko, większość jest ze sobą w jakiś sposób tak przeplatane. I tu się znalazł taki jeden wątek epizodyczny, ponieważ w pierwszym odcinku jest sprawa zabójstwa czy samobójstwa pewnego włóczęgi, bezdomnego. Natomiast nie znajduje tutaj połączenia z wątkiem głównym. Dlatego zaznaczyłem to jako wątek epizodyczny. On jest tylko wpisany w pierwszy odcinek. I bym powiedział, że to jest bardziej kilka scen ekspozycyjnych policjantów z Wydziału Kryminalnego, niż właśnie próba przedstawiania tego głównego wątku. Dlatego to się taki epizod znalazł. Natomiast wspomnę jeszcze tutaj o wątku, który nazwałem wróżka. I on pozornie mógłby być epizodyczny, taka sprawa tygodnia, czy tam humoreska tygodnia danego odcinka, ponieważ tu niejaki policjant, który nie chce być kapusiem, dostaje za karę od przełożonego kilka spraw nierozwiązanych, kryminalnych. I on, nie wiedząc co robić, udaje się do wróżki. Ta wróżka niby mu pomaga, niby nie pomaga. On na końcu się dowiaduje, że oto cudem jedna ze spraw się rozwiązała. I on ma swój przebieg dramaturgiczny na przestrzeni jednego odcinka, ten wątek. Mógłbym go nazwać epizodycznym, tylko że on nie jest epizodyczny, ponieważ sprawy morderstw, które dostaje do rozwiązania, przynajmniej kilka z nich, są związane z Yvonne'em Barksdale. Na końcu rozwiązanie tej sprawy, jakoby wróżka mu pomogła, to tak naprawdę następuje w wyniku śledztwa, które prowadzi McNulty i jego grupa. Więc to nie jest taka sprawa tygodnia, jak proceduralna, że ona nie ma jakoś połączenia z tym, co było wcześniej, z tym, co było dalej, tylko to jest stricte wpisane, czy raczej wyodrębnione z tego głównego wątku. Ale ma oczywiście swój bardzo epizodyczny przebieg, dlatego nazywam to ogólnie wątkiem pobocznym. I jeżeli by tak rozpatrywać wszystkie wątki praktycznie, to one wszystkie są w jakiś sposób skorelowane, czy to z jakimś wątkiem pobocznym, który jest przypisany do wątku głównego, czy bezpośrednio są same skorelowane z tym wątkiem głównym. I dlatego to się nazywa mocna serializacja. I na koniec jeszcze Wam też zwrócę uwagę, jak niektóre elementy są ponownie wprowadzane do dalszych odcinków. Sprawa Przybylewskiego, policjanta, który zostaje dokoptowany do tej grupy operacyjnej, nie za bardzo wie, co ma robić. Tutaj też jest taki wątek interwencja policjantów na osiedlu. I w wyniku tych dwóch wątków niejaki pan Przybylewski uderza jednego z zatrzymanych kolbą broni, przez co ten młody chłopak zatrzymany, potencjalny dealer, traci widzenie w jednym oku. I tutaj ten wątek się zostaje zakończony. Trzy odcinki mijają, policjanci robią akcję i łapią jednego z dealerów. Jak się okazuje, łapią tego chłopaka bez oka. Jest nawiązanie do tej sytuacji po trzech odcinkach. Znaczy porucznik chce mu pomóc, ponieważ wie, że to jeden z jego podopiecznych. To już nie jest stricte kontynuacja tego wątku, bo tu ma swoje rozegranie tematyczne w tym odcinku, no ale widzicie, jakie tutaj jest połączenie pomiędzy tym a tym. I znowu ten kolejny element układanki. Jeżeli coś wprowadzacie do gry w kolejnych odcinkach, do fabuły raczej, a nie do gry, bo o grze mówią cały czas postacie, które występują w serialu Prawo ulicy, że wszystko tutaj jest grą. I dlatego powiedziałem gra. To staracie się, żeby to miało jakąś korelację z tym, co się wydarzyło wcześniej, albo z tym, co będziecie mogli później wykorzystać. Żeby to nie było tak, jak w serialach proceduralnych, że coś się pojawia, ponieważ ma się pojawić w danym odcinku. To jakby wynika jedno z drugiego. Elementy, które wprowadzacie na początku, to później nimi próbujecie grać. W jakiś sposób zaplatać, żeby to stworzyło jedną komplementarną całość. I jeszcze taka jedna krótka rzecz, ponieważ jak oglądałem ten serial po raz kolejny, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle seriali, stawiam go na równi z Breaking Bad, coś co każdy scenarzysta must see. Mianowicie rozpisałem sobie, w ilu scenach w poszczególnych odcinkach występują policjanci, ile gangsterzy, ile mają scen wspólnych, ponieważ zastanawiałem się,
Jak twórcy to zrobili? Czy to jest serial i o policjantach, i o gangsterach? Czy ktoś tutaj ma tą dominantę? No jak z tego zapisu wynika, to spójrzcie, no o wiele więcej scen mają policjanci. Gangsterzy mają, powiedzmy tak, w stosunku 1/3 do 2/3 scen, w których występują policjanci. No tu niektóre sceny są wspólne, a w innych marginalnie pojawiają się osoby, które nie są czy to gangsterami, czy policjantami, czyli tu mamy na przykład świat narkomanów, czy świat wielkiej polityki, zakulisowe rozgrywki, bo ten świat też jest prowadzony do serialu. Natomiast jeżeli byśmy mieli się zastanawiać, o czym to jest, no to to jest o śledztwie policjantów, bo tu oni są tymi postaciami dominującymi. I tu zapisałem jeszcze D'Angelo i McNulty, ponieważ można powiedzieć, że w tych dwóch światach to oni są dominującymi bohaterami. Jeżeli chodzi o życie prywatne, to najwięcej eksponowane jest życie prywatne D'Angelo. On tam jest najważniejszą osobą. Najwięcej eksplikowany, eksponowany jest próba pokazania właśnie jego charakteru, jakiejś uprzemiany, coś takiego. I tak samo po stronie policjantów. Najwięcej eksponowany jest McNulty. Chodzi tylko o to, że jeżeli mamy portret pewnej zbiorowości, to zawsze starajcie się no tą jedną postać wyeksponować trochę więcej niż pozostałe postacie. Coś takiego jak na przykład Walking Dead, portret zbiorowości, ale ten szeryf Rick, przynajmniej w pierwszym sezonie, on się tam wysuwa na prowadzenie. Zupełnie inna sytuacja jest na przykład w Los Zagubionych, bo tam w pierwszym odcinku doktorek jest na pierwszym planie, ale później już no, on jakoś traci tą dominującą rolę. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że to w jakiś sposób rozświetliło Wam scenarzyści, na czym polega geniusz Davida Simona, twórcy Prawa ulicy, jak on to wszystko zaplatał. No dla mnie to jest coś doskonałego, że to wszystko udało się tak połączyć, że praktycznie jakieś niezależne elementy tej układanki w końcu współtworzą większą całość. Co mogę jeszcze powiedzieć ciekawe o tym serialu? Mianowicie wiadomo, że w świecie scenariopisarskim każde słowo, każda sytuacja powinna mieć jakieś wybrzmienie. Ona się pojawia po coś. Natomiast u Davida Simona troszkę takiej można zauważyć publicystyki, ale w takim najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Policjanci o czymś rozmawiają i od razu możemy wyczuć, że on chciał powiedzieć, jak to jest w życiu, jak to w tym Baltimore, jak to w polityce, w świecie policyjnym się dzieje. I to nie ma później konsekwencji jakichś, bo on coś powiedział, on coś zrobił i my będziemy zaraz myśleć, o, to na coś wpłynie. Nie, to nie wpływa na nic, ale super ekstra buduje klimat tego filmu. I tak jak zazwyczaj jestem przeciwny takiej publicystyce, no to właśnie w Prawie ulicy to jest dla mnie i David Simon i jego grupa scenarzystów to jest przykład właśnie doskonałego wplecenia tego, co się chce opowiedzieć o świecie w ogólny ciąg wydarzeń fabularnych. Jakoś to nie razi, a wręcz nas zasysa, przynajmniej mnie, do tego świata policyjnego Baltimore. Analiza dotyczyła serialu sezonu pierwszego. Sezon drugi jest troszeczkę o czymś innym, natomiast to tworzy całość z trzecim sezonem. Tam są wszystkie wątki pociągnięte dalej i po trzecim sezonie dowiadujemy się, jak skończyła się przygoda złego pana Avona Barksdale. A propos mocnej serializacji, powiem jeszcze, że na pewno ona jest wykorzystywana w mini serialach, w antologiach typu na przykład Fargo, typu na przykład Detektyw, ponieważ ona jest skomasowana do czegoś, co można nazwać jednym długim filmem. W polskich serialach korzysta się z tego typu mocnej serializacji, tylko takim w pewnym sensie bardziej uproszczonej. Na zasadzie wprowadzany jest wątek pierwszy, wprowadzany jest wątek na przykład dzieci głównego bohatera i one tak idą niezależnie i w pewnym momencie no, mamy jakąś zakulisową rozgrywkę, wszystko teraz układa się w jedną całość. No, to taki schemat, który jest bardzo często powielany w tego typu serialach spod znaku kryminału. Jako przykłady tego typu seriali mogę wymienić na przykład Grę o Tron, Kroniki Times Square, też Davida Simona i na przykład serial Stranger Things. Okej, to tyle na temat mocnej serializacji, a teraz bardzo krótko na temat jeszcze serializacji średniej. I tutaj jako przykład będzie Rodzina Soprano i takiej typowo epizodycznej, jak dla mnie bardzo nudnej, to będzie serial W garniturach. Zapraszam. Dobra, i jesteśmy w serialu Rodzina Soprano. Dla przykładu odcinek trzeci, odcinek czwarty, bo to pozwoli krótko przybliżyć, jak działa średnia serializacja.
Rodzina Soprano, 99 rok. I ten serial przyczynił się do tego, że mieliśmy eksplozję tych super świetnych produkcji, produkcji jakościowych, złożonych narracyjnie, seriali kontynuowanych, jak zwał, tak zwał. Mniejsza z tym. W każdym bądź razie Rodzina Soprano już nie jest mocną serializacją. Już wyjaśniam dlaczego. Ponieważ spójrzcie na odcinek trzeci i na odcinek czwarty. W odcinku trzecim mamy trzy wątki epizodyczne. W odcinku czwartym mamy typowo dwa wątki epizodyczne. Te wątki, które są podobne do seriali proceduralnych, tak zwany potwór tygodnia. Oczywiście to nie jest potwór tygodnia, tylko sprawa tygodnia. I na przykład w tym trzecim odcinku mamy jakąś sprawę rozwodu Hasydy i przejęcia jego hotelu. Rozwiązuje to Tony Soprano. I dalej nie ma do tego powrotu. Przyjęcie dobroczynne żony Tonego też ma rozegranie dramaturgiczne w jednym odcinku i do tego nie ma powrotu. Córka, która chce kupić narkotyki, też ma rozegranie. Ona kupuje te narkotyki, bierze te narkotyki, czy tam nie bierze, nie pamiętam, ale już do tego nie ma powrotu. Oczywiście to rodzi pewne konsekwencje, bo w kolejnym odcinku jej wujek Christopher, czyli ten młody gangster, jest wystraszony, że ktoś go pobił i myśli, że to właśnie przez te narkotyki, które sprzedał tej córce. W każdym bądź razie córka już nie bierze tych narkotyków. Ona nie ma z nimi jakiegoś problemu, że wpada w narkomanię czy coś takiego. To jest stricte wątek epizodyczny. Dlatego właśnie Rodzina Soprano jest przykładem średniej serializacji. Natomiast to, co ważne, oprócz tego ma także wątek główny, to jest ten konflikt tych dwóch panów, czyli wujka juniora i Tonego Soprano, i ma takie wątki poboczne, wspomagające, jak depresja Tonego. Ta depresja później jest skorelowana z wątkiem głównym, bo Tony się boi, że zostanie zauważony przez gangsterów. I wątek poboczny, chory na raka Jackie April, czyli boss, który w kolejnym odcinku umrze i ten konflikt pomiędzy panami będzie zaostrzony. W odcinku trzecim jeszcze mamy wątek poboczny, ciężarówka garniturów. Chociaż ten wątek też bym mógł nazwać epizodycznym, bo chodzi o to, że panowie od Tonego Soprano bez jego wiedzy w poprzednim odcinku, czyli drugim, kradną jakiemuś innemu gangsterowi samochód wypełniony garniturami i później jest ta sprawa, że oni muszą oddać. Natomiast on nie jest taki stricte epizodyczny, jak na przykład przyjęcie dobroczynne żony Tonego, bo ten wątek jest stricte skorelowany z tym konfliktem. Przez to, że oni ukradli te garnitury, to jeden z nich zostaje zastrzelony. To zaostrza konflikt pomiędzy tymi panami, czyli wątek główny, czyli dlatego nazywam to wątkiem pobocznym, a nie epizodycznym. Tak czy siak, chcę tylko, szanowni scenarzyści, wam powiedzieć, że jeżeli skorzystacie z tego typu strategii narracyjnej, pamiętajcie, że macie dwa albo trzy wątki epizodyczne do rozegrania w danym odcinku, które będą wpisane tylko w dramaturgię tego odcinka. Może pamiętacie, opowiadałem o Mad Menach, podobny typ budowy z tymi wątkami epizodycznymi, poza tym, że tam nie było tego wątku głównego, czyli tego wątku, konflikt pomiędzy wujkiem juniorem a Tonym Soprano. No tam też nie było jakiegoś wątku, na przykład Donald Draper kontra Sterling, czy kontra, jak ten młody się nazywał, no nie pamiętam, ten młody jego pracownik, bo to było takie rozegranie tylko poboczne. Natomiast tutaj te wszelkie wątki poboczne ściśle są skorelowane z wątkiem głównym i na niego pracują. A swoją drogą są wprowadzane wątki epizodyczne. What's the matter with you? Why can't we talk like adults anymore? Hmm? Out. Next time you come heavy or not at all. I na zakończenie coś, co możemy nazwać spadkobiercą seriali proceduralnych, taka serializacja, bym powiedział, epizodyczna. I dla przykładu piąty odcinek pierwszego sezonu serialu W garniturach. Każda linijka to oczywiście jedna scena serialu, a każdy taki kolor to jeden pojedynczy wątek. Jak łatwo się zorientować, tych wątków w serialu jest 5, bo też tutaj jest jedna scena na czarno. I a propos tych kolorów, to jest bardzo ważna uwaga dla scenarzystów, że warto, kiedy się rozpisuje, czy to projekt, drabinkę, czy jakąś, w jakiejś innej formie projektuje swój serial, to żeby zaznaczać poszczególnymi kolorami
nad jakim wątkiem pracujecie. Widziałem scenarzystów przy pracy, oni tak jak ja tutaj robię, zaznaczali kolorami poszczególne zdania w drabince i wiedzieli, z jakim wątkiem mają do czynienia i jak im się to rozkłada całościowo. Widziałem także scenarzystów, którzy mieli karteczki w różnych kolorach i każda karteczka to był inny wątek. Oczywiście troszeczkę to ogranicza, bo czasami w danej scenie mogą być dwa, trzy i nawet więcej wątków, więc lepiej tymi kolorami. Ale to pozwala scenarzystom jakoś zapanować nad tym procesem wielowątkowości, więc zachęcam, by właśnie korzystać z różnych kolorów. Ale wracając jeszcze do tych garniturów, więc zwróćcie uwagę, to jest typowe story A, B, C, D i kończymy odcinek. I tutaj mamy taki wątek, czy tam story A. Chodzi o to, że dana klientka chce odejść, no i stracą panowie adwokaci wiele milionów. To jest wątek A. No i oczywiście rozegranie dramaturgiczne jest jakiś punkt zwrotny, na końcu jakiś punkt kulminacyjny. Wątek drugi, story B, znowu dotyczy tego, że jest wypadek na ulicy, w którym udział biorą panowie adwokaci, więc ich to dotyczy bezpośrednio. No i znowu rozegranie dramaturgiczne, jakiś punkt zwrotny, punkt kulminacyjny, wątek wykończony. Oprócz tego mamy taki typowy wątek komediowy, jak w tego typu serialach, taki dodatek, raptem 3-4 sceny. W tym wypadku jest to wątek C, no i niejaki Louis chce wypożyczyć Donę. 4 sceny, nie warto o tym mówić, ale doklejony, żeby ładnie to wypełniło, żeby było to story A, B, C, D, jak w tego typu serializacji. Ale zwróćcie uwagę, że jest tu coś takiego jak wątek D i on ma typowe rozegranie też na przestrzeni jednego odcinka. Tylko można powiedzieć, że to by był ten nasz runner, czyli jakiś łącznik poszczególnych odcinków, ponieważ jeden z głównych bohaterów, nie wiem jak się nazywał ten młodszy prawnik, miał przyjaciela Trevora i ten Trevor się przetacza przez kolejne odcinki. Nasz bohater pokłócił się z Trevorem w pierwszym odcinku, bo uważał, że go w tam coś manewrował i ten Trevor cały czas jak taka kula u nogi się pojawiał tego naszego bohatera. I to jest, można powiedzieć, ten wątek łączący, ta linia, która łączy poszczególne odcinki, ponieważ to w jaki sposób się rozwija. To, że ta sprawa zostanie zakończona, ten wątek D, czy niezakończona, ona będzie miała kontynuację w kolejnym odcinku. Jeśli on mu pomoże, ale powie, nigdy więcej cię nie chcę widzieć, stary, nasz prawnik do tego swojego przyjaciela Trevora, no to ten Trevor go będzie musiał pewnie przepraszać, coś takiego. Czyli to jest ta kontynuacja, ten runner. No i zwrócę jeszcze uwagę na innego runnera, mianowicie naszego bohatera, tego młodego prawnika, zaczepia jakaś dziewczyna i jest nawiązanie do tego, że on nie był studentem Harvardu. I to jest ten kolejny taki runner, który się przeplata, czyli tajemnica naszego bohatera, że on naprawdę nie był studentem, jest fałszywym prawnikiem, w pewnym tam odcinku będzie rozwiązana. Czyli możemy mówić, że tutaj jest jakiś taki ten wprowadzony wątek poboczny i ten wątek taki stricte epizodyczny, ale on też ma jakieś swoje łączniki, które powodują, że nie jest to taki czysty procedural, tylko ten bardziej taki współczesny serial, który ma te linie łączące. Ale jak sobie spojrzycie na ten typ serializacji, a typ na przykład Prawa ulicy, no to to są dwa różne światy. Ten typ serializacji jest bardzo bezpieczny dla oczywiście producentów, bo wiedzą, że przeciętny pan Kowalski może sobie włączyć, który chce odcinek i go te runnery nie za bardzo interesują, bo jak nawet jest ten runner typu Trevor i młody prawnik, to nie musi wiedzieć, co się między nimi wydarzyło, bo to będzie rozpisane bardzo epizodycznie. Może sobie włączyć 7 odcinek, pan Kowalski, a może włączyć 12 i nic za dużo nie straci. Jak dla mnie to jest najnudniejszy typ serializacji i to jest taki troszeczkę już odchodzący do lamusa, ale nadal tego typu seriale są produkowane i tak jak mówię, w polskiej telewizji są bardzo popularne, bardzo bezpieczne dla producentów. Okej, i tym sposobem dotarłem do końca omawiania różnych typów serializacji. Natomiast można by o wiele więcej na ten temat mówić, można by pokazywać więcej struktur. Natomiast wydaje mi się, że te 5 przypadków, które omówiłem, powinny wystarczyć scenarzystom, żeby ukształtowali jakąś strategię narracyjną. Co mam na myśli? Jeśli opowiadamy jakąś historię, robimy to stricte w jakimś gatunku. Oczywiście serial jest teraz hybrydą międzygatunkową, ale chodzi mi o to, że trzymamy się jakiegoś gatunku. Czy na przykład połączymy komedię z dramatem, czy dramat z thrillerem, ale my się już tego trzymamy. Tak samo, jeśli wybierzemy sobie jakąś strategię narracyjną, to nie musi być jeden typ
struktury narracyjnej, ale powinniśmy jako scenarzyści się trzymać tego wzoru, który wypracowaliśmy i do końca sezonu w jakiś sposób pracować w oparciu o niego. Czyli korzystam z wątków pobocznych i daję na przykład 2-3 wątki epizodyczne na odcinek. Ja już się tego trzymam do końca sezonu. Ewentualnie typ mocnej serializacji i w ogóle nie korzystam z epizodycznych, więc też powinniśmy próbować utrzymać ten azymut. Natomiast, co mogę powiedzieć, no w Polsce na pewno to mocna serializacja, kilka wątków dajemy i później łączymy to w całość, ewentualnie ta serializacja epizodyczna, potwory tygodnia, sprawy tygodnia i nas interesują, no to jest bardzo chyba takie znamionowe dla polskich producentów, którzy jednak obawiają się troszeczkę odejść i poeksperymentować w innym kierunku, bo chyba obawiają się, że Polacy są jednak zbyt mało elastyczni, żeby zacząć oglądać inne seriale. I taka uwaga jeszcze na koniec, mianowicie kiedy projektujecie swój serial, spróbujcie zdiagnozować, czy wpadacie, czy wasz serial będzie podobny pod względem struktury do którejś z tych przypadków, które omówiłem, a jeśli będzie podobny, to zdiagnozujcie, które seriale u amerykańskich scenarzystów, tych oczywiście dobrych, bardzo dobrych, a najlepiej najlepszych, są podobne do tego schematu i oglądajcie ich jak najwięcej. Jednym słowem, uczcie się od mistrzów. Tarantino mówił, kiedy inni chodzili do szkół filmowych, ja chodziłem na seanse filmowe. Dlatego, kiedy tworzycie swój serial, to spróbujcie właśnie podpatrywać najlepszych. Przynajmniej ja tak staram się robić i zobaczyć, jakie elementy, z jakich narzędzi oni korzystają w tym danym typie strategii narracyjnym do stworzenia swoich produkcji. Dzięki, do zobaczenia.